13 czerwca o godzinie 19:30 w kościele świętego Antoniego rozpoczynamy cykl trzech koncertów składających się na nasz już drugi festiwal muzyki organowej i kameralnej. Celem tego festiwalu jest propagowanie muzyki klasycznej, muzyki poważnej, muzyki tej wyższej, tak, kultury wysokiej. Natomiast cały program koncertu jest skonstruowany w ten sposób, że utwory są zarówno te trochę lżejsze, łatwiejsze do zrozumienia, jak i te poważne, jak na przykład muzyka dawna. I w tym momencie mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Tak, przed nami trzy koncerty. Dzisiaj jest koncert inaugurujący cały cykl. Na tym koncercie usłyszymy polsko-francuski zespół Duo de Jazzu w składzie Krzysztof Temendorf, altówka oraz Arno Kamiński, skrzypce. Wspólnie z tym zespołem będę miał przyjemność także wystąpić jako dyrektor na tym koncercie pierwszym. Następnie za dwa tygodnie wysłuchamy koncertu w kościele błogosławionego Honorata. Usłyszymy profesora Bogdana Narlocha z Koszalina oraz sopranistkę z Warszawy. A podczas ostatniego koncertu wysłuchamy aż siedmiu osób. Na początku, w pierwszej części koncertu organowej wystąpi duo organowe ze Świdnicy, państwo Batorowie, którzy zagrają na cztery ręce i cztery nogi na organach. Natomiast w części kameralnej wysłuchamy zespołu Soli Cantorum Torunensis, zespołu śpiewaków z Torunia, którzy wystąpią w programie muzyki dawnej, muzyki średniowiecznej i renesansowej. Dziękuję bratu gwardianowi Bogdanowi Augustyniakowi, gospodarzowi kościoła świętego Antoniego oraz proboszczowi księdzu kanonikowi Januszowi Onufriukowi za udzielenie gościny naszym kulturalnym przedsięwzięciom. Jest czymś bardzo miłym i wyróżniającym, że organizowany przez nas festiwal objął honorowym patronatem pasterz diecezji siedleckiej ksiądz biskup Kazimierz Gurda. Naszym festiwalem wzbogacamy ofertę kultury wysokiej. Fakt dużego zainteresowania tymi koncertami pokazuje, że jest istotne zapotrzebowanie także na tę bardziej wymagającą od słuchaczy, widzów spektakli formę przedsięwzięć kulturalnych.